Wiecie co, tak zastanawiałem się nad tym, co mi jest potrzebne. Co jest każdemu z nas potrzebne. I zobaczcie, kiedy sobie pomyślimy, że potrzebujemy to czy tamto w kontekście, nie wiem, domu, samochodu, pracy, jakichś rzeczy, które potrzebujemy, to tak naprawdę każda taka myśl będzie nas kierowała w stronę jakiegoś czegoś, co tworzy warunek, że jeżeli to będziemy mieć, to będziemy mieli coś więcej, tego potrzebujemy. A gdybyśmy tak naprawdę spojrzeli w kontekście nawet pieniędzy, myślimy, żeby tak zarabiać więcej, żeby było więcej tych pieniędzy i tak dalej. Ale gdy nagle spojrzymy, tak zatrzymamy się i powiemy sobie, że wszystko, co potrzebujemy w tym danym tu i teraz, w tym dzisiejszym dniu, jest. Wszystko, co potrzebujemy. Znowu to jest takie nawracanie się do tego takiego punktu zero, punktu startowego, że wszystko, dosłownie wszystko, co potrzebujemy, jest tu i teraz. Ale nie, umysł od razu by snuł historię, nie, jak to. Już mam wszystko, co potrzebuję teraz. Jeszcze to potrzebuję, to potrzebuję, to potrzebuję, by być szczęśliwym, by czuć się bardziej duchowym, by bardziej rozpoznać swoją jaźń, by bardziej móc używać tego potencjału mocy w sobie, by być bardziej oczyszczonym i tak dalej, i tak dalej. Kochani, wszystko, co jest potrzebne, mamy tu i teraz. I to, jak na to spojrzymy, z wdzięcznością, czy wciąż z niedosytem, brakiem, to będziemy, przez to będziemy określać swoje kolejne chwile, swoje życie. I to jest bardzo, bardzo ważne, że tak długo, jak będziemy gdzieś tam żyli w poczuciu braku, że czegoś potrzebujemy, co ma się wydarzyć, to będziemy w tej ciemnej dolinie. Moment, kiedy zdamy sobie sprawę, że wszystko, co potrzebujemy na tu i teraz, jest, jest momentem, który jest wypełniony wdzięcznością, podziękowaniem za wszystko i to jest moment, który budzi w nas moc, byśmy mogli zdobywać góry w każdym kolejnym tu i teraz. I to nie przeszkadza tworzyć różne plany, ale nie będą to plany, w których będziemy się uzależniać. Jakby uzależniać swoje poczucie wartości, szczęścia, mocy i tak dalej. Nie, moc, wartość, miłość, wszystko istnieje w tu i teraz. Nie ma opcji, że będę bardziej kochał. Nie ma opcji, że będę, nie wiem, jakiś tam. Każdy z nas jest bogaty, jest miłością, jest mądrością, jest mocą. I tak długo, jak będziemy gdzieś tam odsuwać siebie od tego doświadczenia w chwile, które mają przyjść, będziemy odsuwać siebie myślami w obrębie jakiegoś jutrzejszego dnia, kolejnej chwili, to tak długo będziemy się gdzieś tam odsuwać od siebie samych. Od tego, by poczuć, by doświadczyć siebie w tym całym, cudownym, zmysłowym mechanizmie, narzędziu, którym jest ciało. W takim głębokim wsłuchaniu się w siebie. Ale to wszystko też wiecie. Ja nie wiem, kurde, czuję, że mówię, a to wszystko wiecie. Ja mam poczucie, że to wszystko już jest tak znane, tak maglowane, że to wow. Ile razy można to powtarzać? Może to jest taki naturalny sygnał, że no ile mogę gadać, no po prostu chyba czas